Młodzi ludzie, którzy w wieku 25 do 34 lat nadal mieszkają z rodzicami, stanowi 45,1% wszystkich młodych ludzi w tym wieku. Brakuje 2 miliony mieszkań. Mieszkanie Plus to klęska i to nawet nie będę tego komentować. Te ponad 70 tysięcy mieszkań na wynajem, które znalazło się w KPO, znalazło się tam tylko i wyłącznie dzięki negocjacjom Lewicy. W Nowym Ładzie, śladem Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość decyduje się na dofinansowanie banków i deweloperów. Jak wygląda to w Europie? Około połowa Szwajcarów, Niemców i Austriaków decyduje się na wynajem i co więcej, wyraźnym trendem większości krajów europejskich jest odchodzenie od własności. W Polsce wynajmuje co 20 osoba. Społeczna agencja najmu to krok w dobrym kierunku, ale nie może być ten krok traktowany jako zastępstwo za budowę mieszkań na wynajem. A tutaj państwo PiS haniebnie abdykowało.